Krótko- i dalekowzroczność oraz astygmatyzm to wady wzroku spowodowane niewłaściwym skupianiem światła przez rogówkę oka. Chirurdzy potrafią skorygować za pomocą lasera jej kształt. Za jednym razem operowane jest jedno oko. Lekarz czyści powiekę i okolice oka, a następnie podaje środek znieczulający. Otwiera oko specjalnym urządzeniem i zalewa je solą fizjologiczną. Dzięki znieczuleniu pacjent nie odczuwa bólu. Kolejne krople to antybiotyk zapobiegający infekcji. Przed każdym zabiegiem chirurg sprawdza sprzęt. Kieruje laser na metalową płytkę, sprawdzając jego siłę. Chirurg podaje więcej środka znieczulającego i testuje mikrokeratom, urządzenie służące do odcięcia i podważenia zewnętrznej powłoki rogówki. Rogówka mierzona jest za pomocą ultradźwięków. Oko zostaje otwarte i zabezpieczone, aby się nie zamknęło. Rozpoczyna się zabieg. Używając sterylnego atramentu nanosi się znaczniki. Później na oko zakłada się metalowy pierścień. Jest on podłączony do pompy ssącej, więc przylega do gałki, unieruchamiając ją. Dzięki temu gałka się nie porusza, gdy chirurg wykonuje nacięcia. Oko zostaje zalane wodą, po czym jej nadmiar usuwa się malutką gąbką. Mikrokeratom zostaje wsunięty w wycięcia w metalowym pierścieniu. W ciągu kilku sekund wycina się nim rodzaj klapki, tak jakby strugało się je heblem. Sterylna gąbka chroni oko przed łzami, które mogłyby je zakazić. Chirurg unosi powstałą klapkę. Następnie ponownie wyciera nadmiar płynów i włącza laser. Inna gąbka sprawia, że klapka pozostaje stale wilgotna. Niewidoczny promień lasera pulsuje 50 razy na sekundę. Każdy impuls odparowuje 1/4 mikrona powierzchni rogówki. Urządzenie kontroluje komputer, który jest zaprogramowany na uformowanie idealnego kształtu. Zadanie zostaje wykonane w niecałą minutę. Chirurg usuwa gąbkę i korzystając ze zrobionych wcześniej znaczników, umieszcza klapkę na miejscu. Jeśli położy ją inaczej niż była przed zabiegiem, pacjent nie będzie prawidłowo widział. Płucząc stale oko, chirurg wyrównuje powierzchnię. W ciągu 45 sekund podciśnienie wewnątrz rogówki zasysa klapkę, która sama się dociska. Zostają podane krople z antybiotykiem, po czym przed przejściem do drugiego oka wszystko sprawdzane jest ponownie za pomocą mikrokeratomu. Chirurg wyjmuje blokadę powieki i powtarza zabieg na drugim oku. Gdy wszystko jest już gotowe, ogląda mikroskopem, czy klapki są prawidłowo dociśnięte. Na koniec pacjent otrzymuje ochronne okulary, które musi nosić nocą przez tydzień.